Witam Państwa. Gościem Siewie TV jest dzisiaj pan Adrian Zandberg, członek zarządu partii Razem. Panie Adrianie, jak to z panem było? Czy jest coś takiego w tym, że kto nie był socjalistą w młodości, ten będzie skurczybykiem na starość? Wie pan co, ja myślę, że my w Polsce akurat powinniśmy być świadomi tego, że na przykład niepodległość w 1918 roku zawdzięczamy nikomu innemu, tylko właśnie demokratycznym socjalistom z PPS-u. Myślę, że słowo socjalista to jest słowo, które zostało zszargane i zostało skompromitowane w czasach PRL-u, ale to jest piękne słowo. To PPS-owi zawdzięczamy to, że w Polsce wprowadzono 8-godzinny dzień pracy, że wprowadzono ubezpieczenia społeczne. To PPS-owcy walczyli z bronią w ręku o niepodległość wtedy, kiedy prawica wdzięczyła się do caratu i kolaborowała z okupantami. Więc ja myślę, że słowo socjalista to jest słowo, którego naprawdę nie ma co się wstydzić. Natomiast chyba kluczowa sprawa to to, że nam w Polsce dzisiaj brakuje demokratycznej lewicy właśnie, za którą nie trzeba by się wstydzić i która miałaby realny wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje polska gospodarka, polskie instytucje publiczne. I kosztem tego, że tej lewicy przez lata w Polsce nie było, jest to, że ten gniew społeczny, to wkurzenie na nierówności, na niesprawiedliwość zostało zagospodarowane teraz przez PiS, a pewnie w przyszłości, kiedy ludzie zaczną się PiS-em rozczarowywać, także przez inne, jeszcze bardziej skrajne organizacje prawicowe. I Razem powstało między innymi po to, żeby z tym obłędnym kołem skończyć, żeby dla tego gniewu i wkurzenia znaleźć konstruktywne ujście, a żeby przedstawić lewicową wizję zmiany systemu społeczno-ekonomicznego w Polsce na bardziej sprawiedliwy, na bardziej europejski, na taki, w którym zamiast rozbuchanych nierówności i wojny każdego z każdym, a mamy gospodarkę, w której umiemy ze sobą także współpracować, a nie tylko konkurować. Ale proszę mi powiedzieć, to się jakoś tak dziwnie nie udaje, bo przecież no, SLD, takie przepoczwarzenie, które no, nie udało się. Potem Unia Pracy, nie udało się. Potem Palikot, nie udało się. Teraz wy, czy wam się uda? Nie no, różnica pomiędzy nami a światem SLD-owskim jest bardzo prosta. Znaczy, to nie jest tak, że to jest przepoczwarzenie czegoś w coś. My po prostu tworzymy Razem całkowicie od dołu, od nowa. I tworzymy je na jasnych i czytelnych zasadach. To znaczy, tworzymy organizację, która jest na serio demokratyczna, w której nie ma wodzostwa, w której nie ma jednoosobowych decyzji, za które później wszyscy muszą się wstydzić właśnie. I tworzymy organizację, której celem jest nie to, żeby zdobyć 2, 3, 5 mandatów w Sejmie, ale to, żeby mieć realny wpływ na rzeczywistość społeczną. A ten realny wpływ, on nie dzieje się tylko w Sejmie. I to jest też dosyć ważna sprawa, o której my staramy się jako Razem mówić, bo myśmy się wszyscy w Polsce przyzwyczaili do tego, że myślimy o polityce jako o tym, co się robi raz na 4 lata, idąc do wyborów, rzucając kartkę do urny wyborczej. Ale prawda jest taka, że to, co jest naprawdę istotne w polityce, dzieje się pomiędzy wyborami. To jest masowe mobilizowanie ludzi i przekonywanie ich do swoich poglądów. Jak porównamy Polskę z jednej strony, a kraje Europy Zachodniej z drugiej, to widać jedną bardzo dużą różnicę. W większości tych krajów, którym zazdrościmy, Skandynawii, Francji, Wielkiej Brytanii nawet, ludzie na masową skalę uczestniczą w życiu publicznym. Są członkami partii politycznych i te partie polityczne nie działają tylko od wyborów do wyborów. Działają na co dzień, rozwiązują konkretne sprawy, mobilizują ludzi na poziomie lokalnym i na poziomie ogólnokrajowym, żeby popierali konkretne rozwiązania, konkretne ustawy. W chwili, kiedy dochodzi do łamania praw pracowniczych, do łamania praw lokatorskich, to partie są narzędziami mobilizacji społecznej energii do tego, żeby z tymi patologiami, które się pojawiają, walczyć. Tak? My w Polsce się przyzwyczailiśmy do tego, że partie tak nie działają, że partie to są tylko takie korporacje działające od wyborów do wyborów, a w międzyczasie rozdające stołki w samorządzie, w instytucjach publicznych. No i dorobiliśmy się w efekcie tego takiej zdegenerowanej sfery publicznej, która faktycznie tak wygląda jak z najgorszych wyobrażeń o polityce. Więc to, co my staramy się Razem zrobić, to staramy się to budować inaczej. Staramy się to oprzeć na realnie demokratycznych mechanizmach. Staramy się wbudować bezpieczniki, takie jak kadencyjność, takie jak na przykład postulowana przez nas zasada powiązania wynagrodzeń w instytucjach publicznych z wielokrotnością płacy minimalnej, tak żeby ludzie, którzy trafiają do Sejmu, czy trafiają na eksponowane stanowiska, cały czas mieli świadomość tego, jak wygląda rzeczywistość poza tym zamkniętym rezerwatem w okolicach Sejmu na Wiejskiej. Myślimy o takich mechanizmach, które zabezpieczają politykę przed tą właśnie degeneracją
bo jeśli, ale trzeba powiedzieć o jednej naprawdę ważnej rzeczy, tak, to znaczy przed laty Jacek Kuroń powiedział, że demokracja to jest taki ustrój, w którym ma się takie władze publiczne, nie lepsze niż te, na które się zasługuje. Tak. I w pewnym sensie sami żeśmy sobie taką politykę w Polsce zafundowali, wycofując się jako społeczeństwo z uczestnictwa w życiu politycznym, w życiu publicznym, mówiąc, że polityka to jest coś brudnego, co się dzieje gdzieś daleko i wchodząc do wyborów tylko po to, żeby raz na jakiś czas wrzucić kartkę wyborczą na tego, którego nie lubimy najmniej. Zamiast sami się zaangażować, zamiast sami spróbować coś zmienić. No więc razem to jest, i myślę, że to jest coś faktycznie nowego, chyba pierwszy od wielu, wielu lat ruch polityczny w Polsce, który powstał z takiego właśnie wkurzenia na jakość życia politycznego w Polsce, na poczucie braku reprezentacji, ale także wkurzenia, które jest konstruktywne. To znaczy zamiast się wkurzać przed telewizorami w domach, zebraliśmy się, zorganizowaliśmy oddolnie i zaczęliśmy działać i zaczęliśmy tę alternatywę krok po kroku budować. A proszę mi powiedzieć, skąd ta niechęć taka, szczególnie właśnie młodych ludzi, do nieuczestniczenia w polityce, do nieinteresowania się polityką? Czy to jest, czy coś w tym jest, że są 2-3 godziny religii, że religia jest tym trzecim przedmiotem w pensum od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej po języku polskim i matematyce, a nie ma wiedzy o konstytucji, słabo rozbudowane są lekcje wychowania obywatelskiego. Czy coś w tym jest, że my nie uczymy tej demokracji od dziecka, a powinniśmy to robić? Pewnie trochę tak, ale ja myślę, że problem jest głębszy. To znaczy to, jak działała establishmentowa polityka w Polsce przez te lata, to, co obserwowaliśmy pod nazwą polityka, no to było takie show, z którego no, trudno było chcieć wejść, po prostu, w którym trudno było chcieć uczestniczyć. Więc my staramy się to zrobić inaczej i żeby to zrobić inaczej, to kluczowa dla nas sprawa to jest to, że to, co robimy, musi być wiarygodne. Więc kiedy mówimy, że stoimy po stronie praw pracowniczych, to w konkretnych sytuacjach, na poziomie lokalnym, kiedy potrzeba pomóc na przykład dziewczynom sprzątającym, wyrzucanym na przymusowe samozatrudnienie albo na śmieciówki. Mobilizujemy się, organizujemy opór przeciwko temu, nagłaśniamy sprawę w lokalnych mediach, staramy się naciskać, żeby do tego nie dopuszczać. Kiedy mówimy o prawach lokatorskich, to kiedy dochodzi do nielegalnych eksmisji albo kiedy dochodzi do takich sytuacji, że w lokalne samorządy tną wydatki na budownictwo komunalne, to interweniujemy, działamy, staramy się naciskać, tak? Staramy się pokazać w praktyce, tak, że to, o czym mówimy, także robimy. Natomiast to oczywiście nie jest tak, że w magiczny sposób z dnia na dzień to spowoduje, że miliony ludzi pomyślą, o, teraz jest super, jest takie fajne razem, to teraz możemy, zmienimy nasze podejście do polityki. My to zaufanie do polityki w Polsce będziemy musieli jeszcze przez lata odbudowywać, bo bardzo, bardzo je klasa polityczna w Polsce zniszczyła. Zniszczyła, bo ustawiła politykę jako takie właśnie show, które odbywa się w przysłowiowym TVN24, gdzie zaprasza się dwóch gości. Tych dwóch gości się nie lubi, się 10 minut układają, tylko tak naprawdę nie argumentami, nie rozmawiają o niczym konkretnym, tylko w skrócie rzecz ujmując, jeden drugiemu mówi nie lubię cię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, a ten drugi odpowiada mu nie lubię cię, nie lubię, ja cię jeszcze bardziej. I to tyle. I to jest całe show, tak? No to jak ludzie oglądają politykę, która wygląda w ten sposób, no to po co ktoś, kto chciałby rzeczywiście zmieniać świat, miałby się w nią angażować? No więc my próbujemy inaczej, tylko jesteśmy też nastawieni, że to jest długi marsz. To nie jest tak, że nam się za rok, za dwa uda, nie wiem, eksplodować, dostać 60% głosów i z dnia na dzień zmienić Polskę w Norwegię. To trwa. To jeśli się spojrzy na Skandynawię, to jest bardzo ciekawe. Tak? Jak się popatrzy, kiedy tam partie socjaldemokratyczne, socjalistyczne, lewicowe zaczynały działalność, a kiedy zaczęły realnie zmieniać te kraje, to minęły dziesięciolecia. I tak pan powiedział o tej edukacji, to też jest ważna sprawa, ale ja myślę, że w nieco też trochę innym kontekście niż to, o czym pan wspomniał, czyli nie tylko kwestii wychowania obywatelskiego. Ja myślę, że z punktu widzenia lewicy społecznej, takiej jak Razem, takiej, której zależy i na demokracji, i na sprawiedliwości społecznej, jest potężny problem z tym, czego nie uczy polska szkoła, to znaczy tego, że polska szkoła nie uczy współpracy, a uczy przede wszystkim konkurencji. Uczy rywalizacji, a to wydawało się paręnaście lat temu wielu, że to jest przygotowanie do tego, jak funkcjonują gospodarki rynkowe. Tylko dość polega na tym, że jak spojrzymy sobie na kraje, które mają wysoki poziom innowacyjności, jak te, które nie konkurują niską ceną pracy, tylko czymś innym, na przykład produktem, który jest niepowtarzalny, bo ma wyjątkowy
proces technologiczny, ale oparty na wyjątkowym pomyśle, to zobaczymy, że to są głównie te kraje, w których ludzie umieją ze sobą współpracować. Bo konkurując każdy z każdym, to można mieć kraj złożony z taśm montażowych w montowniach, tak? Natomiast, żeby coś naprawdę innowacyjnego wymyśleć i wdrożyć, to trzeba po pierwsze umieć współpracować, a po drugie ludzie muszą sobie ufać. A my w Polsce żeśmy w tej wojnie każdego z każdym i w tym urynkowieniu wszystkiego zapomnieli o tym, że trzeba choćby dzieciaki w szkole uczyć współpracy i uczyć wzajemnego zaufania. I teraz zapłacimy za to cenę, bo Polska wpada w pułapkę średniego rozwoju. To znaczy jest tak, że działając tak jak działaliśmy dotąd, będziemy nadal krajem montowni, nadal krajem taniej płacy jako jedynego narzędzia konkurowania, nadal gospodarką poddostawczą dla gospodarki niemieckiej i nie wyskoczymy z tego poziomu rozwoju. Rezerwuarem wykształconych ludzi. No więc właśnie, tak, ale rezerwuarem wykształconych ludzi, z którego to rezerwuaru będą korzystały inne gospodarki zdolne do tego, żeby ten rezerwuar wykorzystać, bo ci wykształceni ludzie sami z siebie się nie będą tutaj ekonomicznie organizować. To jest kolejna sprawa, którą żeśmy zapomnieli w Polsce. Często mówimy i narzekamy na to, że mamy problem z tym, że innowacyjności w polskiej gospodarce nie ma, bo nie mamy funduszy na to, bo te małe przedsiębiorstwa po prostu biedują i ledwo wiążą koniec z końcem. Ale zapomnieliśmy o pięknej, jeszcze przedwojennej tradycji spółdzielczości, czyli tego, żeby ludzie samoorganizowali się, łączyli we wspólnych celach ekonomicznych i dzięki temu dysponowali funduszami, które pozwalają im na to, żeby choćby być innowacyjnymi. Są przykłady oczywiście spółdzielni, które działają sprawnie i działają bardzo fajnie, nawet we wrogim mocno otoczeniu rynkowym. Pewnie najlepszym z nich jest Muszynianka, która jest spółdzielnią pracy i to wyjątkową spółdzielnią pracy, bo tam obowiązuje, jeśli dobrze pamiętam, zasada, że osoba zarządzająca nie może zarabiać najwięcej niż 3 razy tyle, co pracownik szczebla podstawowego. Więc jednym słowem dbają o to, żeby nie narastały nierówności, dbają o otoczenie zewnętrzne, sprawnie ekonomicznie funkcjonują, są podporą regionu i są demokratycznie zarządzaną spółdzielnią. To jest model gospodarowania, który nam razem bardzo się podoba i uważamy, że powinno państwo w Polsce w dużo większym stopniu wspomagać spółdzielczość i takie samoorganizowanie się spółdzielcze, zamiast rozrzucać pieniądze na prawo i lewo w formie pomocy dla finansowej dla biznesu, dla firm prywatno-kapitałowych. Wydaje nam się, że to byłaby też rozsądniejsza metoda na to, żeby wyciągać ludzi z bezrobocia, bo dzisiaj jest jednak tak, że rozdajemy ludziom pieniądze na zakładanie takich mikro, bieda firm, które potem po 12 czy 24 miesiącach wsparcia po prostu upadają. Natomiast pewnie rozsądniejsze byłoby to, żeby urzędy pracy zachęcały tych, którzy myślą o tym, żeby podjąć działalność, żeby łączyli siły, żeby się zrzeszali, bo wtedy będą silniejsi, będą w stanie wzajemnie się wspierać, dawać sobie nawzajem bezpieczeństwo, no i jednocześnie efektywnie konkurować ze światem zewnętrznym. Na koniec mam pytanie bardzo trudne, takie praktyczne. Pan powiedział, że że bronicie praw pracowniczych, etc., etc. Dobrze, jakby pan obronił górników? To jest bomba zegarowa dla każdego rządu. To jest ciekawa sprawa, tak, jeżeli chodzi o górnictwo, bo to są dwie rzeczy. Jedna sprawa to jest jasne, że w średnim okresie czasu my musimy dokonać transformacji energetycznej. I myślę, że większość górników jest też tego świadoma, że górnictwo nie ma przed sobą 150 lat w Polsce, bo zasoby są takie, jakie są, ale też okoliczności energetyczne będą się zmieniały. Koszty energii odnawialnej regularnie tanieją, tak? Niezależnie od tego, jaki jest ruch cen na węgla wydobywanego w kopalniach, to prędzej czy później ta energia odnawialna po prostu stanie się konkurencyjniejsza. Natomiast są dwie bardzo ważne rzeczy, o których trzeba pamiętać. Pierwsza i podstawowa to jest to, że nie możemy zafundować sobie drugi raz tego, co zafundowaliśmy sobie w Bytomiu i w Wałbrzychu przy poprzedniej fali zamykania kopalń. I to jest to, czego tak naprawdę boją się górnicy. Bo to nie jest tak, że górnicy boją się tak po prostu tego, że będą zamykane kopalnie. Oni boją się, że kiedy zamknie się te kopalnie, to w miejscowościach, gdzie kopalnie były, po prostu powstanie społeczna próżnia, nie będzie żadnych innych miejsc pracy, nastąpi dezindustrializacja, całe osiedla wpadną w biedę. To się nie powtórzy na pewno, ale w Czechach nie ma państwowych kopalni. U nas są prawie wszystkie. To jest problem. I nie zgodzę się, że forma własności jest kluczowa. Moim zdaniem to, z czym my mamy w Polsce problem, i to jest poważny problem,
może już dziś nie tak duży jak parę lat temu. W tej sprawie jest niewydolne, kompletnie. Ale właściwie się nie zgodzę z tym, że to jest kwestia tego, czy własność jest państwowa, czy własność jest prywatna. Kluczowe jest to, jak to jest zarządzane. Problem polega na tym, że my niestety mamy cały taki rak spółek i spółeczek, które czerpią z tych kopalni i dodają im kosztów, tak? Którymi one są obrośnięte. Ta struktura jest niewydolna. Natomiast jest wiele przykładów własności publicznej, która funkcjonuje dobrze. Tylko żeby ona funkcjonowała dobrze, to musi być zarządzana w sposób niezależny od polityków. To znaczy nie może być tak, że politycy mają bezpośredni wpływ na to, w jaki sposób w praktyce funkcjonuje zarządzanie podmiotem publicznym. Jest dużo dobrych wzorców krajów, które mają fundusze suwerenne, fundusze publiczne, które inwestują wręcz w nowe branże gospodarki, tak? Ale zarządzane w taki oto sposób, że państwo określa kierunki inwestycji, ale nie wyznacza, że Kowalski i Kwiatkowski będzie teraz tutaj dyrektorem departamentu. Bo co się dzieje, kiedy w ten sposób pozwalamy robić, to oczywiście wszyscy wiemy. To znaczy trafiają na te stanowiska ludzie, którzy są niekompetentni. Ale jakby abstrahując nawet od kwestii jakości zarządzania, ja myślę, że kluczowa sprawa jest taka, że jeżeli chcemy dokonywać transformacji energetycznej, to jedna sprawa to, że na miejsce tych miejsc pracy musimy wprowadzać nowe przemysły w tych regionach, w których po prostu w kopalnie będą ze względu na wyczerpywanie się ich potencjału ekonomicznego znikały. I druga sprawa, równie kluczowa moim zdaniem, to jest to, że my musimy być też świadomi, mówiąc o tej perspektywie transformacji energetycznej, że Polska podjęła poważne inwestycje w bloki energetyczne oparte na węglu. I ci, którzy mówią, że możemy z dnia na dzień zamknąć te kopalnie tak, jak one istnieją teraz, po prostu nie wiedzą, o czym mówią. Więc i takie mówienie, że zamkniemy je, żeby dopiąć rachunek w ciągu roku, a nie, ono tylko pokazuje, że z jednej strony to jest populizm też, tylko że neoliberalny dla odmiany. A z drugiej strony pokazuje niezrozumienie tego, że decyzje, jeżeli chodzi o politykę energetyczną, odpowiedzialne, to są decyzje, które się podejmuje w perspektywie 10-15 lat. I najlepiej podejmować je we współpracy z tymi partnerami społecznymi, którzy funkcjonują w tym regionie. I tutaj dobrym przykładem są Niemcy. Kiedy Niemcy dokonywały swojej transformacji energetycznej, to jednym z podmiotów, które brały udział w tym, żeby ją zaplanować, były same związki górników. I pytanie ostatnie. Czy partii Razem się uda i kiedy się uda? Na pewno. Co do tego nie mam wątpliwości. Znaczy, pytanie brzmi tylko, jak zdefiniujemy, czy partii Razem się uda. Czy partii Razem uda się skutecznie wejść do parlamentu i coś zmienić? Powiem tak, wejść do parlamentu, bo to jestem spokojny, jeżeli chodzi o najbliższe wybory. Myślę, że tak. To, co dla nas jest ważniejsze, to czy i w jakim stopniu uda nam się realnie wpłynąć na rzeczywistość. Bo my nie dzielimy tego naiwnego przekonania, że wystarczy mieć kilku posłów i położyć w Sejmie projekt ustawy i świat jak za magicznym dotknięciem różdżki się zmieni. Bo my mamy na przykład wyśmienitą ustawę zasadniczą w Polsce z 1997 roku. Ustawę zasadniczą, która mówi o równym i powszechnym dostępie do opieki zdrowotnej. Tak? Tylko ta ustawa sobie jest na papierze, a z drugiej strony mamy 2 miliony ludzi, którzy tak naprawdę znajdują się poza ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce. Więc samo napisanie na papierze, że coś ma tak, a tak działać, to jeszcze nie wystarczy. Muszą być zmobilizowani, zorganizowani ludzie, którzy upominają się o swoje prawa. I to jest największe wyzwanie przed Razem. To znaczy to, że my musimy przywrócić w Polsce tę kulturę samoorganizacji, także kulturę protestu, ale i samoorganizacji, żeby upominać się o swoje prawa. Ona w dużym stopniu, mimo tego, że mieliśmy tu przecież potężną mobilizację społeczną w sierpniu 80 roku w czasach Solidarności, to w latach 90. w epoce transformacji została w dużym stopniu zlikwidowana, zniszczona. Tak? Każdy, kto wychodził na ulicę, był piętnowany jako roszczeniowiec. Każdy, który chciał organizować spółdzielnię, był piętnowany jako nostalgik, któremu marzy się powrót do PRL-u. Mimo że to jest oczywiste akurat, że spółdzielczość to jest taki fenomen, który istnieje w bardzo wielu krajach Europy Zachodniej i to na masową skalę. Myślę sobie, że my to krok po kroku odwoływujemy i krok po kroku odwojujemy. I ta dominacja neoliberalizmu, takiego myślenia, że tylko prywatne jest dobre, że podatki zawsze muszą być jak najniższe, a państwa najlepiej jakby w ogóle nie było, to jest coś, co już się w Polsce także kończy, tak jak przed paru laty skończyło się już właściwie po kryzysie 2008 roku na świecie. Natomiast naszym zadaniem jest to, żeby w to miejsce
w miejsce opuszczone przez neoliberalizm wprowadzić lewicowy pomysł na Polskę, demokratyczny i socjalny zarazem, bo jeśli lewica nie stanie na wysokości zadania i nie da rady tego w wiarygodny sposób zrobić, to obawiam się, że alternatywą zagospodarowującą ten gniew będzie niestety prawica i skrajna prawica, a to byłoby dla Polski bardzo, bardzo złe. Nie tylko ze względu na model społeczny, który te organizacje chcą wprowadzić, nie tylko ze względu na to, że niektóre organizacje skrajnej prawicy nie cofają się przed używaniem przemocy i przed wzywaniem do przestępstw nienawiści, ale także dlatego, że promowana przez nie polityka międzynarodowa to jest polityka, która na dłuższą metę po prostu zagraża bezpieczeństwu Polski. Dziękuję. Życzę, żeby się udało. Dzięki. Wszystkiego wielkie. Dobrego. Gościem Siewie TV był pan Adrian Zander, członek zarządu partii Razem. Miło.